pan Zdzisław Nowakowski powiedział, z tym, że była wtedy jeszcze jedna nagroda, nagroda dla zespołu pieśni i tańca Rzeszowiacy. Rok 2003 to ukłon w stronę poezji i nagroda Albertus dla pana Wiesława Kulikowskiego, na którego dyplomie było napisane. Wybitnemu mielczaninowi, co od lat wiernie i cierpliwie mówi do nas językiem natury i sztuki. W tym samym roku honorowa nagroda Albertus została przekazana pani Helenie Musze, społeczniczce, w uznaniu jej pracy. Rok 2004 to nagroda Albertus dla pana Janusza Krężela. I tak jak było napisane na dyplomie. Za heroiczny, historyczny, naukowy, literacki, modlitewny trud, dzieło życia w służbie Bogu, Polsce i bliźnim. 60. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego. Rok 2005 to uszanowanie muzyki i nagroda Albertusa dla pana Pawła Lisa, co w śpiewaczym chorowodzie młodzieży hetmańską pełni rolę. Rok 2006 to kolejny ukłon w stronę muzyki i muzycznej edukacji mielczan i nagroda Albertusa dla pana Grzegorza Ossaka, pod którego batutą cały Mielec na placach i ulicach, w salach i kościołach śpiewał jeszcze Polska nie zginęła, serdeczna matko, opiekunko ludzi. W tym samym roku kapituła dostrzegła prozatorski kunszt pana Włodzimierza Kłaczyńskiego, przyznając mu honorową nagrodę Albertus za pisanie miejsca w literaturę polską. Kolejny rok, 2007, to Stanisław Szenszoł w 40-lecie jego pracy twórczej, co w lipowym drewnie kontempluje, utrwala i wzbogaca polską sztukę ludową z przesłaniem, a to Polska właśnie była, jest i będzie. To także honorowe nagrody Albertusa dla księdza prałata Stanisława Czesaka, księdza prałata Stanisława Jurka oraz po raz pierwszy i jedyny jak do tej pory przyznane pozdrowienie Albertusowe dla niepełnosprawnej poetki z Mielca Jadwigi Pękali i jej czcigodnej matki. Rok 2008 to nagroda Albertusa dla pracownika Muzeum Regionalnego w Mielcu, pana Jana Stępnia, co od młodości jako aktor, poeta, malarz, dokumentalista, działacz społeczny służy i tworzy kulturę Mielca. Honorowe nagrody Albertus w tym roku otrzymali pani Katarzyna Bojarska oraz pani Zofia oraz pan Józef Witek w uznaniu jego dzieła Encyklopedia Miasta Mielca. Wędrując dalej po Albertusowych uroczystościach, dochodzimy do roku 2009, kiedy to nagrodę Albertus otrzymał pan Tadeusz Wywrocki za kilkudziesięcioletni trud w uwrażliwianiu na muzykę i słowo, szczególnie młodych ludzi oraz za piękne przekształcanie swoich pasji i działań w uznanie, a nawet zachwyt odbiorców. Nagrody honorowe w tym roku kapituła przyznała pani Bogumile Gajowiec oraz panu Jerzemu Kazani. Rok 2010 to nagroda Albertus dla pani Jadwigi Klaus za twórcze inspirowanie aktywności kulturalnej wielu pokoleń mielczan, za organizowanie zajęć artystycznych dla dzieci i młodzieży oraz wydawanie skrzydeł mieleckim seniorom. Nagrody honorowe Albertus powędrowały do pani Zofii Szaniawskiej oraz dla pana Mariana Pietruszki. Rok 2011 nagroda Albertusa została przyznana dla pana Marka Skalskiego za umiejętne, pełne zrozumienia działania w kręgu mieleckiej kultury na rzecz jej rozwoju oraz osobisty twórczy wkład w promieniowanie twórców i twórczości na terenie Mielca i powiatu. Nagrody honorowe to hołd dla Edwarda Żyrkowskiego oraz dla pana Tadeusza Płeszki, jak również nagroda zbiorowa dla zespołu muzyki dawnej Hortus Musicus za wieloletnie wprowadzanie w uroczy obrót muzyki dawnej, wysoki poziom jej wykonania. Ostatnio nagroda Albertusa została przyznana w roku 2012. Wtedy to statuetkę i dyplom otrzymał pan Zygmunt Ossak za wielką ilość lotnictwa, która zdominowała jego życie, za wspaniałą pracę z młodzieżą na rzecz kontynuowania mieleckich tradycji lotniczych, rozsławiających w Polsce naszą małą ojczyznę. Zanim będę zaprezentowany, część z nich jest na sali. Wszystkie te osoby, o których mówimy, że stanowią tak zwaną rodzinę Albertusową, stąd te właśnie pozdrowienia Albertusowe zawsze płyną z ust wszystkich osób, które zostały w ten sposób wyróżnione. Natomiast w tym roku tą osobą wyróżnioną nagrodą Albertus jest pan Jan Wesołowicz. Zanim wręczymy
wręczymy tę nagrodę. To zawsze taki zwyczaj, że jest laudacja na cześć osoby nagradzanej, a tę laudację wygłosi pani Maria Orłowska. Urodził się 21 lipca 1949 roku w Górze Robczyckiej jako syn Józefa i Agnieszki z domu Bana. W Mielcu zamieszkał od 1972 roku. Talenty artystyczne przejawiał od dziecka. Dlatego też wykształcenie plastyczne zdobył już w Liceum Plastycznym w Sędziszowie Małopolskim, ukończywszy je w 1968 roku, a doskonalił i pogłębiał na studiach w Instytucie Wychowania Plastycznego w Krakowie. Przez całe swoje artystyczne życie nasz bohater uprawia i wciąż uprawia grafikę i malarstwo sztalugowe, w mniejszym stopniu rzeźbę w drewnie i metaloplastykę. Jako nauczyciel plastyki przepracował 27 lat w różnych szkołach, z czego znaczną, tę najlepszą część oddał dzieciom i młodzieży o specjalnych potrzebach edukacyjno-wychowawczych, pracując w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym w Mielcu. Stąd Jan Wozowicz jest szczególnie bliską mi osobą, bo mogłam go obserwować i podziwiać jako niezrównanego nauczyciela, wychowawcę, ale i mistrza w trakcie zajęć z dziećmi z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym, które często nie czytając i nie pisząc, czasem nawet nie mówiąc, potrafiły wyrazić swoje uczucia poprzez obraz, rysunek. Bo jak mawiał Jan, za samym Pablo Picasso, dziecko maluje jak ptak śpiewa. Dzieci i młodzież prowadzone ręką Jana Wozowicza zdobywały liczne nagrody i wyróżnienia. Między innymi na ogólnopolskim konkursie plastycznym Polska Moja Ojczyzna, Gdańsk 1996 rok. Tam uczciowie zdobyli główne nagrody, a ich opiekun Jan Wozowicz list gratulacyjny z sekcji krajowej oświaty i wychowania Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Solidarność. Na ogólnopolskim cyklicznym konkursie plastycznym Świat Moich Marzeń, który co roku miał miejsce w Zamościu, w kolejnych latach 1993, 94, 95 główne nagrody i wyróżnienia zdobywali uczniowie, wychowankowie ośrodka szkolno-wychowawczego pracujący pod okiem i ręką mistrza Jana. Jeszcze dorzucić jedno znaczenie jeszcze, jakie możemy tutaj podać. Pan Bertusa jest pan jednym z wielu, ale jednym z wielu wspaniałych artystów mieleckich. Pani Maria, przechodząc się po korytarzu swojej szkoły, ogląda pana dzieła. Ja to czynię każdego dnia w swoim domu, w swoim gabinecie w pracy. Szanowni Państwo, goście, rodzino, pan Bertusa, drogi nadrodzony, to może nagrodą. Pragnę w imieniu władz zarządu powiatu mieleckiego złożyć na pana ręce najserdeczniejsze życzenia. Usłyszeliśmy tutaj, szanowni Państwo, takie trzy słowa klucze. Piękno, duch, dziedzictwo. I jakże wspaniale w tą przestrzeń kultury, sztuki, Mielca, regionu, powiatu wpisuje się twórczość pana Jana Wozowicza. Szanowny panie, bardzo cenimy pana twórczość jako malarza, grafika, rzeźbiarza. Ale z ogromną przyjemnością słuchałam też słów, które podkreślały pana pracę jako nauczyciela. A więc bardzo mi pokrewną pracę, bo też jestem nauczycielem. Nauczyciela, który pochylał się nad każdym dzieckiem, przekazując cząstkę swego artyzmu. Tego, co pana Pan Bóg wyposażył. I myślę, że z zazdrością pomyślałam o uczniach, którzy wyszli spod pana ręki i na pewno z wielką przyjemnością chciałabym być pana uczennicą, gdy mi to było kiedyś dane. Raz jeszcze serdecznie panu gratuluję. Dziękuję bardzo i proszę te kwiaty złożyć na ręce
mamy, dziękując, doceniając właśnie jej inicjatywę. Czuję to niezmiernie wielką satysfakcją, tym bardziej, że tu dzisiaj jest Irene. No to. Wstępnym o Janku. To jest prawda. W Klubie Środowisk Twórczych my w większości byliśmy tymi, którzy po raz pierwszy chwycili zachętę, którzy po raz pierwszy tam coś skrobnęli na papierze piórem, którzy w ogóle wchodzili dopiero w to podwórko do tego Pałacu Sztuki. I Jasiu był właśnie tym człowiekiem, przepraszam, że mówię Jasiu, ale znamy się już tyle lat, zresztą jesteśmy rówieśnikami i w latach. Janek był sercem naszego klubu i ja w ogóle nigdy nie miałem nawet do niego pretensji o to, że on przeszedł i zakładał nowy klub Stowarzyszenia Twórców Kultury Plastycznej w siedzibie Samorządowego Centrum Kultury, Domu Kultury Samorządowego Centrum Kultury, ponieważ ja widziałem, jak on się męczy z nami. Dawał nam dużo, ale sam nie miał możliwości się rozwijać. Ja chciałem złożyć gratulacje Janie Rębiszą, zarządu powiatu mileckiego. Może czytam tylko z tej całego listu, mówię tylko dwa zdania. Pan Jan Wozowicz. Proszę przyjąć moje najszczersze gratulacje z okazji otrzymania przez Pana Nagrody Albertusa. Nagrodę tę od lat otrzymują wyróżniający się wybitnymi osiągnięciami ludzie, którzy konsekwentnie i często z poświęceniem działają na rzecz upowszechniania kultury regionalnej i twórczości artystycznej. Bogaty życiorys twórczy, jak również Pana zaangażowanie w rozwój kultury sprawiają, że mogę wyrazić pewność, iż przyznana dziś Panu Nagroda Albertusa to także rodzaj szczególnego podziękowania za dotychczasowy dorobek artystyczny i wybitne osiągnięcia w trudnej sztuce grafiki, malarstwie szczegółowym oraz rzeźbie, w którym potrafił Pan znaleźć własny, niepowtarzalny styl wzbudzający podziw i miłośników sztuki. Podpisany Jan Ręcz. Gratuluję. A teraz mistrzu, bardzo proszę o słowa polskiego zdania. Tego się zebrało jednak w ciągu mojego życia tych działań artystycznych różnych. No miło mi też dlatego, że niektórzy to pamiętają, doceniają. Dla mnie zawsze ważna była pomoc tym, którzy robią pierwsze kroki, pierwsze początki. Tłumaczyłem, pokazywałem, doradzałem i widzę, że pamiętają do dzisiaj i to jest dla mnie miłe. Satysfakcję oprócz swojej twórczości, nawet czasami większą, przynosiło mi właśnie uczenie innych, ich postępy. Nie wiem, to jest pewnie trochę chwalenie się, ale miałem do tego dryg. Potrafiłem jakoś ich zachęcać, także robili szybko postępy. Tu była ta droga przedstawiona czysto zawodowa, która się toczyła przez szkoły czy inne instytucje kultury, ale również dużo mielczan ówczesnej młodzieży uczyłem rysunku, malarstwa. Jest mi miło, że są teraz architektami, że pokończyli Akademię Sztuk Pięknych. No, tak samo i dzieci moje. Ja kiedy wiem, gdzie tradycje takie były, malarstwa były, bo brat mojej mamy malował i później i mój brat metaloplastykę, no ale do tego malarca nie się wracam. No teraz trochę zdrowie mi nie pozwala, tak mniej się tworzy, no ale to trzeba już wychowywać po trochę. I strasznie jeszcze raz dziękuję wszystkim, szczególnie kapitule, że tak, taka C
cenna ta nagroda i to wyróżnienie. I że no ja jakby nie było, chociaż nie jestem tubylcem od dziecka, jednak też zostałem wyróżniony. I dla mnie to jest właśnie dużą nagrodą, że znalazłem się wśród tych ludzi najcenniejszych dla kultury Mielca. Dziękuję bardzo. Dużo zdrowia. Życzymy również tego, aby Pan dalej tworzył. Nie na tej zasadzie. Znudziłem się, to zmienia na coś innego. Jeśli się Pan znudzi, to niech Pan zmieni na inny rodzaj twórczości, a nie to na pewno nie jest. Co chciałeś pytać? Gratulacje od samorządu województwa i ode mnie, jako radnego sejmiku samorządowego województwa podkarpackiego. Ja uważam, że Janek to są fajne facety, bo rzeczywiście jest to mój imiennik, więc jest to dla mnie też zaszczyt. Ja powiem tak, że słuchając tutaj Pani Marii, jak laudację przedstawiała, i tutaj Pana w tej chwili, takie przemyślenie tutaj, o czym Pan mówi, że talent to nie jest wyuczony, tylko Bozia musi ten talent dać, a człowiek go tylko po tym uzupełnia, kształci i kształtuje, bo tak to wygląda. Zresztą jak całą linię rodu, jak Pan przedstawił, to tak sobie przypominam taką rzecz. Moja synowa też pięknie maluje, skończyła prawo, ale powiedziała tak, że nie będzie prawnikiem, tylko też poszła na Akademię Sztuk Pięknych i kończy w tej chwili. Ale też dziadek był malarzem. To czyli ta linia taka jednak musi być przekazywana. To nie jest coś, co się bierze z niczego. Dlatego gratuluję Panu tego, bo to też trzeba mieć zacięcie i wytrwałość, żeby pięknie coś robić, żeby ten kunszt uprawiać malarski. Częścią artystyczną. W dniu dzisiejszym przed Państwem wystąpił zespół Hortus Musicus. Albertusowej, także pozwoliłam
pozwolę sobie przekazać takie piękne róże. Dziewczyny, jesteście wspaniałe, utalentowane i wierzę, że nasz Mielec... Nasz Mielec będzie dzięki wam znany wszędzie, znany w całej Polsce, bo przyszłość przed wami.